telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Naszymi gośćmi są publicyści Tygodnika Sieci, Andrzej Potocki, Marcin Wikło. Dzień dobry panom ponownie. I państwu również, proszę państwa, Leszek Sykulski, który od początku pedagog, działacz społeczny, dwukrotnie kandydat do parlamentu, raz z ramienia Nowoczesnej, raz z ramienia Konfederacji. Założyciel antywojennego ruchu, bo 3 lutego została ogłoszona, została zainaugurowana akcja Polski Ruch Antywojenny i ukazały się billboardy, pierwszy raz w Częstochowie, co z satysfakcją odnotowała rosyjska propaganda. Zobaczymy te billboardy. Właśnie, tak te billboardy wyglądają i taki przekaz Rosjanie przy okazji publikacji tych zdjęć mają. Polacy mają dość wspierania Ukrainy. Ukraina wkrótce zostanie pozbawiona wsparcia z Zachodu, przegra wojnę i Rosjanie podkreślają, że billboardy już są na ulicach Częstochowy na razie, a prawdopodobnie, jak zapowiada Leszek Sykulski, w całej Polsce. No i zapytamy Andrzeja Potockiego, czy publicysta Interii Piotr Zaremba, który napisał, że trzeba w ogóle tutaj się zająć tą sprawą i sprawdzić, skąd ten ruch jest finansowany, bo jak historia pokazuje, różne ruchy pacyfistyczne na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych miały bardzo dużo wspólnego z Rosją i być może ten ruch również ma. Co prawda, jak pisze Zaremba, Polska, że to nie jest nic niezgodnego z prawem. Polska nie jest w stanie wojny, nie ma u nas stanu wojennego czy wyjątkowego i taka formuła, to jak nie nasza wojna, jest niegodziwa, ale twierdzi Piotr Zaremba, nie łamie prawa. No może i nie łamie prawa, ale de facto szkodzi polskiej racji stanu, bo to, co mówi Sykulski, to jest po prostu polityczny bełkot i niebezpieczne, bowiem to już wystarczy znać Rosję, żeby wiedzieć, że to nie, że tutaj nie ma innego wyjścia, jak popierać Ukrainę, bowiem śledząc wypowiedzi polityków moskiewskich, widać wyraźnie, że następnym celem po Ukrainie, gdyby im się tam udało zająć Ukrainę i stanąć na polskiej granicy, będą automatyczne żądania w stosunku do Polski, które już mieliśmy okazję przerabiać, czyli wyjście z NATO, a jak nie, no to w takim razie wkraczamy. No i to po prostu trzeba być Sykulskim. Zresztą Sykulski jako taki, on, zauważmy, w kółko zmieniał swoje poglądy polityczne, bowiem na początku trzymał się przy polskiej prawej stronie, co teraz obecnie wykorzystuje Gazeta Wyborcza, próbując znowu coś imputować Macierewiczowi, bo on był w tej komisji w WSI, po czym kompletnie zmienił front, bowiem startował z Nowoczesnej do Sejmu w 2015 roku, żeby w 2019 roku ruszyć do Senatu z ramienia Konfederacji. Kto jest u niego w tym środowisku? To jest też ciekawa sprawa. Była tam za komuny taka grupa ludzi, tacy PRL-owscy endecy, stworzeni to tacy pogrobowcy Paksu Bolesława Piaseckiego, taki quasi katolicki, popierający komunę, popierający Moskwę, popierający generalnie w 89 roku oni również wspierali Jaruzelskiego. Kiszczakowi w tym towarzystwie był również ojciec Giertycha i tutaj jest pewna kontynuacja, można powiedzieć, bowiem te organizacje takie właśnie jak Pax, a później te właśnie popierające Jaruzelskiego w stanie wojennym i Moskwę organizacje quasi endeckie, bo oni się opierali na przedwojennej endecji, wychowały pewien styl myślenia
że całe złoto idzie z Niemiec, a natomiast Rosja jest piękna i wspaniała. Ja oczywiście używam dużego skrótu myślowego. I stąd teraz Sykulski, widocznie głodny sławy, przedrukowuje, to jest też dosyć ciekawe, z portalu Freelance Russia, te plakaty, które są w miastach polskich, które on tam rozwieszał, te billboardy i plakaty. No i rzeczywiście ja tutaj się zgadzam z Piotrem Zarembą, że mimo wszystko, choć raczej nie sądzę, jest to jego po prostu jakiś polityczny obłęd, podobnie jak Brauna i Korwin-Mikke, ale nie zaszkodziło, gdyby się polski kontrwywiad przyjrzał, skąd ma pieniądze na te imprezy, pan Sykulski. No właśnie, na tej konferencji Leszek Sykulski, tej inauguracyjnej konferencji Polskiego Ruchu Antywojennego, mówił o wciąganiu w wojnę Polski, zbrodni, dyktaturze. No oczywiście jego inicjatywa jest inicjatywą pokojową i prześladowaną przez poddżegaczy wojennych. Leszek Sykulski od początku agresji na Ukrainę mówił, że tak, pomoc humanitarna, owszem, należy Ukrainie w ten sposób pomagać, ale broń Boże nie militarnie, bo to jest zagrożenie bezpieczeństwa Polski i wciąganie Polski w potencjalną wojnę z Rosją. No ale wojna z Rosją w momencie, kiedy Polska jest członkiem NATO, to chyba jest za daleko posunięte przypuszczenie. Wolałbym, żeby nie wiedział, co mówi Leszek Sykulski, żeby naprawdę uważał, że tylko leczenie tej gangreny plasterkiem jest okej, ale takie odśrodkowe, znaczy zapobieganie tej gangrenie już nie jest w porządku. Myślę jednak, że wie, co robi. Przed rosyjską ambasadą w Berlinie, przy Unter den Linden, jest taka instalacja z zdjęć stworzonych przez, znaczy zaniesionych tam przez Ukraińców. Tam są pokazane ofiary rosyjskich zbrodni i też jest kilka haseł wypisanych. I między innymi jest takie hasło: nie będzie pokoju z przyjaciółmi Putina z ruchów pacyfistycznych, z ruchów antywojennych. I rzeczywiście no to wychodzi na to, że każde takie stwierdzenie, dostarczmy żywność, ale broni już nie, no po prostu prowadzi do przeciągania tej wojny i prowadzi do osłabiania strony, która musi się bronić w tym momencie. To jest jakieś błędne zdiagnozowanie, kto tutaj jest agresorem, kto się musi bronić. Mnie się wydaje, że Leszek Sykulski no chyba chce startować do Senatu, z tego co wiem, znów z Częstochowy, i dlatego tamtą swoją akcję rozwija. Natomiast trudno traktować człowieka poważnie, który no rozpoczyna od komisji weryfikacyjnej w WSI z nadania prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pracy przy Antonim Macierewiczu, a później nagle odnajduje się w Nowoczesnej, która też jest jakąś przeciwną partią, która chyba jeszcze nie spłaciła swoich długów, z tego co wiem, a teraz ląduje gdzieś w okolicach Konfederacji. No to jest, rozumiem, że gdzieś się człowiek zgubił, tylko że jest pytanie, zgubił się w którym momencie? Czy już wtedy miał jakieś inklinacje takie podejrzane, kiedy pracował w otoczeniu Antoniego Macierewicza, czy dopiero teraz się to porobiło? A może gdzieś komuś nadepnął, może został, nie wiem, namówiony do jakiejś współpracy? Nie mam pojęcia, nie znam jakby pana Sykulskiego, ale te jego powiązania i ta jego niekonsekwencja w polityce no powoduje, że nie powinien mieć jakiegoś wsparcia. Ale obawiam się, że mamy takie nastroje, tak radykalne nastroje czasami w Polsce, że każda taka potwora znajdzie swojego amatora i przedziwne postacie, które nam, rozsądnym osobom, wydają się jako takie, które z polityki powinny zniknąć, mogą się w tej polityce niestety znaleźć. No tak, ale sam pan wie, panie Marcinie, że wędrówka ludów z partii do partii jest już czymś powszechnym w polskiej polityce i są rekordziści, którzy zaliczyli po drodze kilka partii o różnych, że tak powiem, tak, wektorach politycznych. Owszem, ale to mam wrażenie, że nawet jeżeli już znaleźli się gdzieś naprzeciwko, można powiedzieć tak, zupełnie po drugiej stronie, to przechodzenie było takie trochę łagodniejsze. Tak? Tak. No dobrze, ale Andrzeju, bo odłóżmy kwestię wpływów na pana Sykulskiego, obcych agentów, czy one są, czy nie, to nie jest nasza sprawa, my nie mamy instrumentów, żeby to zbadać, od tego są odpowiednie służby, czy rzeczywiście tutaj jest jakaś inspiracja z zewnątrz, ale jedno nie ulega wątpliwości, że każda
trudno powiedzieć nieopatrzna, ale każda prorosyjska wypowiedź polskiego polityka jest skrzętnie wykorzystywana przez propagandę rosyjską. Jesteśmy bardzo uważnie obserwowani. Obserwowane jest to, co się dzieje w internecie, to, co się dzieje w mediach, to, co mówią politycy. No i ostatnio przecież przykład Radosława Sikorskiego świadczy o tym, że takie wypowiedzi no, są bezwzględnie przez propagandę rosyjską wykorzystywane. A z drugiej strony to jest też przykład tego, co już od dawna Rosja robi, jeżeli chodzi o społeczeństwa Zachodu, to znaczy dzielenie społeczeństwa. Tutaj chodzi wyraźnie o to, żeby przeciwstawić tych Polaków, katolików, patriotów, którzy nie chcą, żeby Polska została wciągnięta w wojnę, kontra ci podżegacze, którzy namawiają do tego, żeby eskalować tą pomoc dla Ukrainy i żeby coraz więcej sprzętu jej wysyłać. No tak, tutaj jeśli chodzi o pana Sykulskiego, to na całe szczęście takich jak on nie jest w Polsce zbyt wielu. I dlatego nie jest prawdą to, co powiedział Donald Tusk o tym, że Rosjanie każdą wypowiedź wykorzystają do tego, żeby zaatakować dane państwo. Otóż nie, no, wykorzystują Rosjanie takich wypowiedzi, których w Polsce jest niedużo. Takie właśnie jak Radka Sikorskiego i takie akcje, jakie robi pan Leszek Sykulski, billboardowe, czyli to, co akurat gra, co jest na rękę Kremlowi i Moskwie. Także to jest skrzętnie wykorzystywane i będzie to wykorzystywane. I może to być jakimś takim papierkiem lakmusowym, czy dana osoba publiczna, polityk, bądź jak tutaj pan Sykulski, który aspiruje do tego, żeby być politykiem, tylko nie mogą go jakoś do tego Sejmu czy Senatu wybrać, obojętnie z jakiej listy startuje, to jest takim papierkiem lakmusowym, jak już wspomniałem, który pokazuje, czy działa dla polskiej racji stanu, czy działa zgodnie z tą polską racją stanu, czy przeciwnie. A jeżeli te wypowiedzi cytowane są od kropki do kropki, bez żadnych przekręceń i bez żadnych tutaj nawet komentarzy, no komentarze są zawsze, bo takie coś z punktu widzenia Kremla warto skomentować, ale wypowiedzi cytują takie, jakie one są. I też takim, jakim jest, pokazują działalność Sykulskiego, który rozplakatowuje Polskę. Może to jest dopowiedziane Polskę, ale tam kilka miast czy miasteczek tymi swoimi, można powiedzieć, prorosyjskimi plakatami, bo to nie jest nasza wojna, nie jest absolutnie prawdą, będą wykorzystywane przez propagandę rosyjską. I tutaj jest taka uwaga, że to jest najlepszy probierz tego, czy dany polityk działa w interesie Polski, czy przeciwko interesowi Polski, a dla interesu Kremla. No właśnie, bo panie Marcinie, czy to nie jest tak, że wielu polskim politykom brakuje wyobraźni? To znaczy nawet jeżeli nie mają złych intencji, to czasami palną coś takiego, co potem właśnie jest wykorzystywane przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko Polsce, że brakuje zastanowienia i takiego przewidywania, jak to, co mówią publicznie, może być wykorzystywane. No, są pewne cechy i pewien zasób wiedzy, który jest według mnie niezbędny do tego, żeby sprawować funkcję publiczne, a za taką uważam zawód polityka. A może też za mało czytają na przykład Władimira Wołkowa, bo by wiedzieli, że taka głupota, jeżeli to głupota, powiedzmy, to optymistycznie tutaj zakładam, powoduje, że grają w nie swojej orkiestrze, że są pudłem rezonansowym, jak to Wołkow pisał, dla pewnych treści, których być może nie chcą powielać, no ale akurat tak się złoży, że to jest wykorzystywane. Rosjanie akurat są mistrzami w takim łączeniu, wykorzystywaniu pewnych szans, które się pojawiają. Ja wcale nie mówię, że oni zaplanowali wypowiedź Radosława Sikorskiego, czy zaplanowali sobie takiego Sykulskiego, ale jeżeli on już się trafił, to zostanie do cna wykorzystany i zostanie do cna wykorzystany przez propagandę. Nieszczęśliwe są oczywiście te momenty, w których to się pojawia, no ale to przecież tym się Rosjanie martwić nie będą, wręcz przeciwnie, będą to wykorzystywać, tak jak mówię, do cna, bo takie pudła rezonansowe, no same wchodzą im w ręce.
A na ile skuteczna, ostatnie pytanie i króciutko, na ile skuteczna może być taka propaganda w dzieleniu społeczeństwa? Bo jak na razie Polacy wykazują sporo zrozumienia dla tego, co się dzieje na Ukrainie, empatii i pomocy. To się nie przełamie całkowicie, natomiast jakby no dąży w pewnym kierunku, powoduje taki bagaż, takie obciążenie. Wszyscy się kiedyś, mniej więcej rok temu, zdecydowaliśmy na to, że będziemy wymagać również od siebie, że nas ta wojna będzie kosztowała, nas ta pomoc będzie kosztowała, bo taka jest jakby nasza ludzka natura, ale no wszystko przeciągane jest, po prostu obciążające, i to na pewno dobrze dla naszej spójności działać nie będzie. Dziękuję bardzo. Więcej, proszę państwa, naszymi gośćmi byli publicyści tygodnik. Jedno zdanie, Andrzej. Którzy będą takich jak Sykulski czy Sikorski słuchać z uwagą. Dziękuję bardzo. Andrzej Potocki, Marcin Wikło, publicyści tygodnika Sieci byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo panom. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.